God that has the highest importance in his life. Więc najważniejsze w życiu Jezusa było właśnie to Królestwo Boże. Jak fajnie, tam jest. This is God's heavenly government in the hands of our Lord Jesus Christ. Królestwo to niebiański rząd Boży, którym władzę powierzono Jezusowi. And when you see the kind of person Jesus is and the kind of ruler he is, i kiedy zobaczymy, jaką osobą jest Jezus, jakim władcą jest, we can be happy that there's relief from the oppressive rulers today who cannot rule mankind. To naprawdę możemy się cieszyć, że wyzwoli nas z tych ciemięskich dzisiejszych rządów. Today's rulers have led their people into wars that have killed hundreds of millions. Władcy tego świata prowadzili swoich poddanych na wojny, w których zginęły miliony ludzi. As mentioned before, there is no successful human government. Jak już mówiliśmy, żaden ludzki rząd nie okazał się dobry. We can see how reasonable it is to repeat the words of the 146th Psalm, verse number 3. Dlatego widzimy, jak słuszne są słowa z Psalmu 146, a wersetu 3. Psalms 146:3 says, "Do not put your trust in nobles, nor in the son of earthly man, to whom no salvation belongs." Psalm 146, werset 3. Nie pokładajcie ufności w dostojnikach, ani w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie.